ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was oczywiście na hol lumpeksowy. Co tydzień praktycznie taki hol się zdarza, więc jeśli interesuje Was tematyka holi lumpeksowych, rzeczy z odzysku, rzeczy vintage, to zapraszam Was serdecznie na mój kanał, do subskrypcji kanału oraz zapraszam Was także na inne moje media społecznościowe, do których linki są w opisie filmu. Proszę Was też oczywiście o polubienia filmiku, bo to jest bardzo ważne dla rozwoju mojego kanału, więc bardzo Was proszę. I przechodzimy do samego hola, a dzisiejszy hol będzie jak zwykle według mnie super, bo kupiłam dużo rzeczy z wyprzedaży, czyli bardzo, bardzo tani, praktycznie za grosze. I jedną rzecz vintage, i to jest taka vintage perełka, mam nadzieję, że się Wam spodoba, bardzo barkowa, bardzo taka prestiżowa rzecz. Coś przepięknego, mam nadzieję, że Wam to spodoba i zobaczycie to na samym końcu filmiku i oczywiście zapraszam Was na stylówki, które będą w całym filmie z tymi rzeczami, które kupiłam. Kochani, na początek chcę Wam pokazać biżuterię, którą zakupiłam. To są rzeczy dosłownie też za grosze i tutaj będzie krótka przebitka z tą biżuterią. Jak ją Wam pokazuję z bliska, bo wiecie, tutaj jest, nie ma warunków, żeby pokazać, źle to widać, jak się pokazuje w ten sposób do kamery. Więc pokażę Wam osobną przebitkę z zbliżeniem, ale zobaczycie też tą biżuterię później w stylizacjach. Moi drodzy, pokażę wam co kupiłam. Właściwie niektóre rzeczy kupiłam, niektóre dostałam. Tą rzecz dostałam za darmo do zakupu w lumpeksie na nowym towarze w Dobczycach. Bardzo fajna przywieszka do breloczka. Zobaczcie, jest bardzo, bardzo dobrej jakości, taki mosiąc gładzony. Nie, muszę to wyfokusować jakoś. O, teraz może widać, tak. Naprawdę fajny i to fajnej firmy, Fries & Company. Ja już kiedyś torebkę kupiłam z tego. Bardzo ładne ma szczegóły, zobaczcie. Takie rzeczy, jak są w takim super stanie nowe, to czasem trzymam na nagrody dla dzieci, na konkursy. Tu jest taka koniczynka. Tu jest bardzo ładne serduszko z takimi brylancikami. No i jest podkowa też z takimi fajnymi jetami. Tu niczego nie brakuje, zobaczcie. I to serduszko w dodatku to jest taki otwierany locker, jak to się mówi po angielsku. Już spróbuję to otworzyć. O, naprawdę super to jest. Jeszcze w środku jest takie ładne emalium zrobione różowe. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Super. To wygląda jak przywieszka do torebki albo właśnie do breloczka. Super. Teraz Wam pokażę naszyjnik. Jeden z tych naszyjników jest nowy, mianowicie ten, ale obydwa, pokazuję Wam dwa, bo ten miałam już wcześniej od koleżanki, która go zrobiła, a to są naturalne kamienie. I szczerze powiem Wam, że nie wiem, to są agaty, może coś jeszcze. Bardzo fajny w takim fioletowo-beżowym jakby odcieniu. Ten naszyjnik super wygląda w lecie do różnych rzeczy. Jest taki bardzo lekki, bardzo minimalistyczny, transparentny. Fajnie to, naprawdę fajnie to wygląda do jasnych stylizacji. No i to są naturalne kamienie, one są super w dotyku, są takie bardzo zimne, przyjemne. Super sprawa. No i kupiłam właśnie za piąteczkę w lumpeksie, zobaczcie. Bardzo podobny, w takim właściwie samym stylu, tylko inne kolory. Tutaj mamy różowe kwarce najprawdopodobniej. Tak, nawet jestem pewna, że to są różowe kwarce, ale nie wiem, co to jest to czerwone. Jak znacie ten minerał, to dajcie znać, co to jest. Na pewno to są jakieś kamienie, bo widać tutaj takie, widzicie, nierówności, niedoskonałości. I są też takie właśnie zimne w dotyku, czyli jest to po prostu kamień jakiś. No jest naprawdę super fajne też odcienie, jak będę mieć takie rzeczy w takich cieplejszych barwach. Jakieś lny, jakieś takie rzeczy, no to będzie bardzo fajnie to wyglądało, także jestem bardzo zadowolona. Wydałam piątkę, tamto za darmo i mam jeszcze broszkę za 6 zł. I naprawdę przepiękna broszka, zobaczcie, w idealnym stanie. Broszka w kształcie kwiatu. Przepiękna jest moim zdaniem, jest bardzo ładnie zrobiona i wygląda właśnie tak. Pokażę się Wam w stylizacji z tą broszką. Także super tanie i super ładne, jakościowe rzeczy udało mi się znaleźć. Tadam.
Jedną rzecz zobaczycie w kolejnym filmie, który jest niespodzianką, ale dwie z tych rzeczy będą właśnie dzisiaj w stylówkach, także nie będę już pokazywać przebitek, tylko zobaczycie je później razem z resztą rzeczy. Kochani, mam nadzieję, że się Wam podobała ta biżuteria. Jak widzicie tutaj, do tego stroju, który mam na sobie, mam właśnie te koraliki, które tam były i super pasują według mnie właśnie do takich pasteli, do tej bluzki morelowej. No i zobaczcie tutaj tą bluzeczkę, Wam pokazuję, która jest z wiskozy i z przód tej bluzki jest z jedwabiu, a kupiłam ją na wyprzedaży w Dobczycach, w Joyu za jedyne 2 złote, bo byłam tam na takiej wyprzedaży dwuzłotowej i będą tu rzeczy z tej wyprzedaży. No i widzicie, według mnie jest super, to jest taka wiosenno-letnia bluzka, bardzo wygodna, trochę taka dresowa, mnie się to kojarzy, ale przez ten jedwab z przodu ona też ma w sobie trochę szyku, więc można ją włożyć do takiej na przykład spódnicy, jak teraz widzicie na mnie, takiej troszkę bardziej imprezowej, troszkę weekendowej. Można już w niej spokojnie wyjść, tak jak jestem tutaj w obcasach. I przy okazji widzicie też buty vintage, które Wam pokazywałam wcześniej, La Scarpa, vintage buciki, takie wyjściowe trochę. No i nie było stylówek, bo one miały, nie miały fleczka z tyłu. No i dołożone są te fleczki już przez szewca. No i teraz mogę się Wam pokazać w pełnej, w całej okazałości właśie w stylu z tymi bucikami do takiej szarej spódniczki. Srebrno-czarne buty według mnie fajnie wyglądają. Można jeszcze jakąś srebrną torebkę na przykład do tego dołożyć i będzie fajnie. No i tak wygląda taka luźna, weekendowa stylówka na wiosnę, na lato. Cieniuśka bluzeczka, bardzo przewiewna jest, za 2 złote. Ale będę tą bluzkę też nosić sobie jako taką bluzkę dresową do moich takich jedwabno-wiskozowych właśnie spodni welurowych, dresowych, luźnych, które bardzo lubię nosić po domu. I właśnie idealnie będą mi kolorem pasować do tej bluzki, bo mam takie malinowe spodnie i jeszcze takie drugie bardziej rude, ale obydwa te do brzoskwiniowego koloru, czy też do takiej różowej moreli będą fajnie pasować. Tak się dzisiaj wystylizowałam specjalnie dla Was i te koraliki też według mnie świetnie, bo zobaczcie, one jedne pasują do bluzki, drugie są takie bardziej szare i pasują bardziej do właśnie tej spódnicy. Bardzo, bardzo wygodna stylowa, serio, to jak miałabym iść gdzieś na imprezę, no taką luźną, nieformalną, no to jest strój super, super wygodny i te buty też są bardzo wygodne. Właśnie mimo tych dosyć wysokich obcasów. Jeszcze Wam tu pokażę z bliska je. Tak to wygląda, kochani. No i idę za ciosem, bo teraz jak chodzi o te rzeczy za 2 złote, to kupiłam też taki szal. I ten szal będzie związany z kolejnymi rzeczami, które chcę Wam dzisiaj pokazać, bo będą tutaj też rzeczy, które dostałam od jednej z moich widzek. Bardzo dziękuję, była to bardzo, bardzo miła niespodzianka. I właśnie ten szal rzucił mi się w oczy przez tą jedną rzecz od mojej widzki. Mianowicie zobaczcie te wzory. Takie asteckie jakby wzory. I to jest taka naturalna biel, ekry kolor, jasny beż, ciemny, nie wiem, naturalna biel, można powiedzieć. I właśnie to jest taka jakby pelerynka, szalo, pelerynka z kapturem. Wiecie co, nie wiem co to jest za skład, bo nie ma metki. Jest to marka, to jest Big Bog, więc no jest to sieciówka, jakby na to nie spojrzeć. Nie wiem jaki to jest skład. Jest bardzo, bardzo miłe. Ja bym stawiała, że to jest wełna z czymś sztucznym albo moher z czymś sztucznym. Moher nie. Wełna albo kaszmir z dodatkiem sztucznym. Tak mi się wydaje po dotyku tego. To się trochę elektryzuje, więc nie jest to na pewno 100% naturalne. Ale naprawdę jest przemilutkie i zobaczcie w jakim super stanie jest ta chusta, czy też ten szal, jak to nazwać. Przepiękny wzór i już zaraz Wam pokazuję o co chodzi z tym wzorem i z tym kolorem, bo to jest czad właśnie. Mianowicie dostałam kilka dni temu od jednej z moich widzek prezent. Jest to taka torba designerska by Malin Birger. Zobaczcie, tutaj jest nawet taki emblemat, zbliża Wam
taki złoty. Bardzo fajny wzór, bardzo ciekawy wzór, bardzo ładnie wykończona torba. Zrobię Wam przebitki zdjęciowe środka tej torby, bo tak i tak nie zobaczycie dobrze. W każdym razie są tam wszystkie metki, napisy, jest też taka dołączona kosmetyczka do niej z bardzo fajnymi, mosiężnymi wykończeniami. Zobaczcie. No i ma różne kieszonki, plus tego jest normalnie wszywka z wszystkimi opisami. Także naprawdę fajna torba. Jedna wada tej torby to jest to, że tutaj gdzieś jest zszyta rączka, bo rączka jedna odpruła się. W związku z czym nie widać tego, bo to jest przyszyte z powrotem. No i tutaj jakby brakuje takiej patki, która zamykała torbę, w związku z czym jest coś takiego. No i to jest torba, z której, ponieważ jest to torba dobrej jakości, podoba mi się jej wzór, jest bardzo ładnie wykończona, jest ciekawa. Piękny środek ma ta torba. Postanowiłam zrobić z niej projekt i sama tutaj wymyślić, zaprojektować tą patkę, to zamykanie takie ekstra, które będzie się tu wiązało z całością torby. Zrobię tutaj to w taki sposób, żeby dało się to zamykać, albo żeby przynajmniej była możliwość domykania takiego tej torby, żeby ona nie była całkowicie otwarta. W każdym razie fajnie, bardzo fajnie, bo piękny wzór. Zaraz zobaczycie, jak fajnie można taki wzór wykorzystać. No i będę miała fajny projekt, co zrobić właśnie z tym elementem, żeby go tutaj przysłonić. No i być może właśnie coś zrobię z rączkami, żeby te rączki wzmocnić. Ale się cieszę, bo naprawdę bardzo mi się podoba wzór tej torby, jest przepiękny. No i jeszcze pokażę Wam drugą torebkę, którą otrzymałam również. Ale tymczasem zobaczcie tą torbę właśnie do tego, bo to za 2 złote ten szal rzucił mi się właśnie przez ten wzór w oczy, bo po prostu... Wiecie, jak to jest, jak coś takiego, jak taki wzór zobaczycie, to on jest bardzo charakterystyczny i później chcąc nie chcąc poszukuje się tego typu wzorów w innych rzeczach. No i właśnie, między innymi to, zaraz zobaczycie to w stylóweczce. I do tego jeszcze mam przepiękny beret z kaszmiru, 100% kaszmir, słuchajcie. Gdzieś tutaj jest w ogóle metka, zobaczcie, pure kaszmir, zbliżę Wam tą metkę. 100% kaszmir. Ta czapka była bardzo, bardzo mało wyceniona, coś kilka złotych za nią dałam z powodu plamy. To była plama, ale widząc tą plamę czułam, że ona zejdzie. Namoczyłam ją waniszem, wiecie, tym odplamiaczem i bezproblemowo po jednym praniu w rękach to się wyprało po prostu i jest przepiękny kaszmirowy berecik. No i właśnie ten beret, ten szal. I teraz pokażę Wam stylówę i z tą torbą właśnie, bo mnie zainspirował niesamowicie ten wzór. I tak, stylówa ze spodniami to są moje takie spodnie tweedowe, czarno-białe, taki pieprz z solą, czy też sól z pieprzem. Do tego bluzka, którą też zobaczycie tutaj, kosztowała mnie niecałe 5 zł, również na wadze w tym samym sklepie. 100% wełna z merynosów marki Sofa. Ma przepiękne też takie mankiety, ściągacze ze srebrną nitką i tutaj jest też taką przeszyte taką srebrną nitką. Włożyłam sobie do właśnie tą bluzeczkę do tego, bo ona ma też taki kolor naturalnej bieli, który idealnie pasuje do tego szala. No i właśnie do tego na to ten szal z kapturem, te same buty, zobaczcie, które mam tutaj, bo one też mają właśnie takie kolory czarno-białe, szaro-białe, które tu się nam zlewają. No i ta torba do tego. W jednej wersji jestem zupełnie solo, tylko ta stylowa bez już żadnego więcej dodatku. I jeszcze w kolejnej wersji z tym właśnie beretem przepięknym z kaszmiru. No uważam, że super wygląda ten zestaw, naprawdę jest mega. I bardzo, bardzo fajny, wygodny, cieplutki zestaw. To będzie bardzo fajna rzecz na zimę. Można jeszcze do tego zarzucić jakiś mikrosweterek. Albo właśnie użyć sobie ten szal nie tylko na płaszcz, ale też właśnie na bezpośrednio później we wnętrzu jako takie ocieplenie na tą bluzkę, bo bluzka jest z wełny, więc jest też cieplutka, ale jednak wiecie, nie wszystkie wnętrza są takie bardzo, bardzo ciepłe, więc super też mieć taki szal pod ręką. Uważam, że bardzo fajna wyszła ta styluwa i ten wzór jest przeciekawy, bardzo, bardzo mi się podoba ten wzór. I to, żeby Wam pokazać, że to nie jest wcale taka jednorazowa rzecz, to mam dużo wzorów biało-czarnych, bo mam też taką moją tą spódnicę z Gwatemali, Ameryki Południowej, w takie piękne wzory, szarą, z takimi białymi i czerwonymi elementikami. Do tego tą samą bluzkę właśnie,
za dosłownie kilka złotóweczek. Do tego od Moli ten żakiet wełniany, też w takie wzory właśnie. Czarne buty tym razem włożyłam, akurat już tu nie wkładałam rajstop, ale można by tu spokojnie rajstopy, na przykład takie szare, ciemnostalowe, popielate, albo czarne wręcz. No i do tego znowu na to jeszcze do ocieplenia ten szal też super robi tutaj robotę według mnie. No i ta torba i znowu mamy drugi zestaw, podobnym stylu, podobne wzory i ta torba znowu nam tutaj superowo dopełnia tą stylizację. To już jest taki oczopląs wręcz, bo tych wzorów geometrycznych czarno-białych jest nadmiar, ale ja lubię takie zabawy wzorem, wiecie. Oprócz tego taką torbę można by na przykład włożyć do takich leginsów i czarnego swetra. Zobaczcie, tutaj mam takie moje leginsy w taką pepitkę jakby czarno-białą. Też by to fajnie wyglądało do takiego oversize swetra i taka torba. I na przykład żakiet, bo też mam taki żakiet zarys wełny w taką krateczkę. Też by fajny zestaw powstał. Można by też coś takiego włożyć do, niekoniecznie tylko do czarno-białego, ale zobaczcie, mam taki sweter z alpaki, który ma dół w takie wzorki, jakby właśnie czarno-białe, a reszta swetra jest taka beżowa, ale ma dużo tych czarno-białych wzorków. No i też jak najbardziej taka torba by się fajnie zgrywała i z takim wzorem. Dlaczego nie? Też byłby to ciekawy zestaw. Także uważam, że jest to naprawdę uniwersalny, fajny wzór i wzór, który jest takim centerpiece'em, takim wiecie, punktem centralnym stylizacji, czymś, co tą stylizację czyni inną, taką wyjątkową. No dobra, także bardzo fajnie i na pewno wymyślę coś fajnego jako zapięcie do tej torby, jako ten, wiecie, żeby przysłonić ten brak tego zapięcia, bo tam jest w środku taka zatrzaska, na której ta patka się trzymała, ale niestety jej już nie ma, więc po prostu się nie zachowała ta część torby. Kochani, aha, jeszcze do tej ostatniej stylówki z tą spódnicą, drugą torebkę, którą otrzymałam od tej pani właśnie. Nie wiem, czy sobie życzy, żeby wzmiankować o jej personalia, więc nie mówię. Ale bardzo dziękuję jeszcze raz. Skórzana torebka uszyta w zakładzie przez mamę właśnie tej mojej Wicki własnoręcznie. Taka torebka, słuchajcie, ze skóry w ciemnoczerwonym kolorze i fajnie wygląda do tego według mnie, bo właśnie ma takie czerwone plamki ta spódnica i to nawiązuje do tego ta torebka. No i moi drodzy, naprawdę bardzo się cieszę z tego zestawu. Uważam, że jest naprawdę spoko i bardzo mnie zainspirowało do poszukiwań, do tych zestawień właśnie takich czarno-białych, geometrycznych. No, mam nadzieję, że Wam też się podobało. Koniecznie piszcie, jak widzicie tą torebkę i czy Wam się podobają te stylówy. Kochani, idę dalej. Następna rzecz. Teraz Wam pokażę jeszcze tak na szybko taką torbę, bo ta torba świetnie będzie pasować do następnego zestawu, ale niestety nie zrobiłam przebitki, ale sami zobaczcie, przepiękną za 4 zł kupiłam torbę na zakupy właśnie z takimi pieskami. Ona jest taka kilimowa ta torebka, prześliczny wzór ma. Bardzo fajne, to są takie do polowań łowieckie, nie wiem, gończe, różne, gończe też. Labradory, w każdym razie bardzo, bardzo ładny wzór torebki, piękny kolor, właśnie on jest taki w brązach, kaki, do takich zestawień będzie mega fajnie wyglądał, jako właśnie torba na zakupy. A teraz właśnie zobaczycie taki dokładnie strój, bo pokażę Wam, kupiłam kolejną taką bluzkę i też dosłownie kosztowała chyba 4 zł, bo to było 4 czy 5 zł, bo to było na wagę, na nowym towarze, ale na wagę, właśnie w tym Joyu w Dobczycach. No i to jest oczywiście wełna, 80% wełna z merynosa, 20% jest sztucznego, no ale 80% cieniutkiej, takiej delikatnej wełny to jest super i to jest taki kaki kolor, jasny kaki taki, ciepły odcień kaki. No i szukałam w sumie takiego koloru koszulki, niekoniecznie z merynosa, ale dlaczego nie? To jest bardzo, bardzo przyjemne i o ile to nie jest już takie ciepłe lato, to praktycznie cały czas można nosić taką koszulkę obcisłą, fajną, basicową. No i właśnie tą koszulkę pokażę Wam tutaj do takiego ciekawego zestawu teraz, moich takich szarawarowatych spodni, takich pumpiastych. Właśnie to też są spodnie, słuchajcie, z jedwabiu, z bawełną tym razem. Bardzo lubię te spodnie, są bardzo fajne, wygodne, bardzo wygodne. Na lato, na wiosnę ekstra. No i bardzo mi się podoba to zestawienie, właśnie takie monokolorystyczne do tego. Co więcej, dobrałam moje botki takie vintage skórzane,
na takiej mini, na tym kitten heel, na tym mini obcasiku do tego, żeby już wszystko było w jednym kolorze i drewniane, zielone korale. I uważam, że to jest bardzo fajny zestaw, bardzo mi się spodobał. Właśnie ta torba by do tego pasowała. A jeszcze tutaj dla Was, popatrzcie, zrobiłam stylówkę z moją tą kurtką Noa, która była w ostatnim filmiku o kurtkach i żakietach i marynarkach. I to jest ta kurtka właśnie z wełny w stylu elfim. I ona moim zdaniem tutaj strzał w dziesiątkę. Mnie się w każdym razie bardzo podoba taka kurtka właśnie do takiego dandysowskiego, do takiego artystycznego stylu i dopełnia tej stylizacji i właśnie chyba się nawet jutro tak wybiorę do pracy. Zobaczymy. Bo nie chciałabym się też za bardzo powielać, bo potem zobaczycie to w kolejnym programie, więc żeby nie było wszystkich tych samych stylówek, wiecie. No ale w każdym razie bardzo, bardzo podobają mi się ta koszulka do tych spodni i właśnie ten cały zestaw kaki taki, kaki zielony. Jestem ciekawa Waszych opinii. Oczywiście taki styl nie będzie się wszystkim podobał, ja to rozumiem, ale ja uwielbiam taki właśnie artystyczny styl z luzem i też z takiej dobrej jakości rzeczami, bo to są same takie naprawdę super, super jakościowe rzeczy. Tutaj nie ma jakiejś specjalnej firmy na tej koszulce, ale to są właśnie tego typu firmy sportowe, które robią taką odzież z wełny z merynosów. One się specjalizują często w takich tego typu rzeczach. Kochani, i teraz jedna z ostatnich rzeczy, mianowicie kupiłam z wiskozy przepiękny narzutko żakiet, powiedziałabym, z weluru, bo wiecie, że ja kocham welur, już to ostatnio mówiłam wiele razy. Cora Camper Man, taka firma, pokażę Wam tu metkę, SK. To jest całkowicie z wiskozy. I welur, i te tutaj koronki. No i też doskonale już wiecie, jeśli mnie oglądacie, że kocham kolor śliwkowy. Już wielokrotnie go nosiłam i pokazywałam. I ten kolor śliwkowy jest też bardzo ładny. To jest coś takiego trochę wyjściowego. Ja bym to nosiła, może być do spodni oczywiście. Mam też spodnie fioletowe, welurowe, do których to będzie fajnie wyglądać. To jest trochę takie bardziej eleganckie, ale można to nosić i do sukienki, i do spodni. Czemu nie? Jakby ktoś chciał, to nawet do jeansów, na taki trochę bardziej artystyczny styl. Ale ja bym to właśnie nosiła do sukienki raczej. Albo do moich shortów burgundowych, takich eleganckich, wiecie, takich króciutkich na imprezę. To wtedy by też super wyglądało i do bordowego body. Ale tymczasem pokazuję Wam tutaj do fioletowej sukienki z jedwabiu i wyskozy, takiej jaśniejszej. I do tego buty zupełnie cieliste, bo to przedłuży nogi fajnie, że one się będą zlewać z nogami. I torebka, którą też niedawny Holly kupiłam, taką w identycznym prawie kolorze jak to i też jest welurowa, z takim piękną ozdobą na wierzchu. I uważam, że to jest super, super stylóweczka na jakąś imprezę, na wyjście na randkę, na wyjście z chłopakiem, z mężczyzną. Ale nie tylko, bo i do teatru można by tak pójść, może nie do jakiegoś bardzo formalnego teatru, ale dlaczego nie? Bardzo fajne. Także bardzo mi się to podoba i no jestem bardzo też ciekawa, czy Wam się podoba. To też znowu jest taki styl dosyć kobiecy, dosyć ozdobny, ale też takie rzeczy się przydają, bo czasami potrzeba się właśnie ubrać, czy narzucić coś na sukienkę weselną, też właśnie czy marynarka, czy taka narzutka, narzutko, żakiet jest fajną i przydatną rzeczą w takich sytuacjach. Moi drodzy, i teraz ostatnia dzisiaj rzecz. Ostatnia i chyba największy taki skarb z dzisiejszego filmiku. Udało mi się kupić buty vintage od Ferragamo, czyli projektanckie buty w super stanie. Słuchajcie, naprawdę są w pięknym stanie. One mają bardzo klasyczny krój, ale zobaczcie, jakie ładne są. Pokażę Wam też oczywiście zdjęcia zbliżenia. Są naprawdę śliczne i mają bardzo mały obcas, ale mają obcas, co też bardzo ładnie kształtuje nogę. W środku widać już nawet tak napisy Ferragamo i one są na skórze oczywiście. No naprawdę piękny kształt mają, bardzo klasyczny, bardzo piękny kształt i mają prześliczne ozdoby z przodu, takie łańcuchy grube z napisem Ferragamo. Są granatowe, jakby ktoś miał wątpliwości w tym świetle, to są granatowe. No i pokażę Wam je też w stylówkach, a mianowicie jedna stylówka to będą te buciki do moich shortów szkockich. To znaczy, to nie są shorty, bardziej do bermudów, tak? Do tego sweter Ralpha Laurena z paskiem, z też takim złotym łańcuchem, żeby nawiązać właśnie do tego
No i do tego, kochani, będzie pasować marynarka elegancka, granatowa, na przykład płaszcz granatowy, jak najbardziej super. Także takie buty trochę zobowiązują, ale nie musi to być aż wcale tak bardzo sztywne. Można to włożyć właśnie do spodni, do jeansów może też. Gdyby była dość elegancka góra, czy właśnie marynara fajna, to też mogłoby być. Ale właśnie do takich bardziej eleganckich spodni, bermudów, do sukienki takiej klasycznej też fajnie by wyglądały te buty. I drugi zestaw mój to jest z długimi spodniami, dzwonami. I te dzwony tutaj swoimi tymi łańcuchami we swoich wzorach i kolorem tych łańcuchów i właśnie tym splotem takim łańcuchowym, który tam się znajduje, będą bardzo fajnie wyglądać do tych butów. No i do tego może być elegancka bluzka albo właśnie sweter ze złotymi guzikami, które znowuż nam tutaj nawiążą do tych pięknych ozdób na butach. Także to są moje dwie propozycje ze spodniami. No i na koniec sukienka, oczywiście wiskozowo-jedwabna na lato. Też elegancko można ją właśnie dobrać zestawem tych wzorów na sukience do tych butów, do tych łańcuchów na tych butach. Też wydaje mi się, że będzie to naprawdę fajny, elegancki zestaw. No i tak, takie są moje dzisiaj propozycje stylówek do tych rzeczy, które kupiłam. Także z butów się mega cieszę, ale właściwie znowuż wszystkie rzeczy jestem z nich zadowolona, bo albo je otrzymałam za darmo, albo były bardzo, bardzo taniutkie. Jedynym wyjątkiem właśnie były może te buty, które kosztowały, kochani, 25 zł dokładnie za nie dałam, więc jak za Ferragamo to jest mega tanio, oczywiście. No i ten żakiet kosztował też około 20 zł, ale stwierdziłam, że mam na tyle takich rzeczy, że warto w taką wieczorową rzecz zainwestować te dwie dyszki. Reszta to naprawdę były 2 złote, kilka złotych, więc praktycznie nic na to nie wydałam. Jestem ciekawa Waszych opinii, oczywiście piszcie koniecznie i bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia już w weekend w nowym filmiku. To będzie filmik stylówkowy, którego już od dawna nie było na kanale, ale właśnie teraz znowu będzie wiosenna wersja. No i oczywiście zapraszam Was na następne filmy. Do zobaczenia i pozdrawiam serdecznie. Cześć!